zaszedł do mnie wczoraj z wieczora Stefan. Taki z niego kawaler. Zamiast w sobotę wieczór panny odprowadzać, to on do drugiego kawalera puka. No, zaczął tak, jakby się kto pytał, od pieca. Ni o tym, ni owym. No, wyszło na to, że ma mnie za takiego, co szpakami był karmiony. Pogadać chciał o tej całej skardze na nauczycielkę i o tym, o co poszło. Widać mu to człowiecze pochodzenie zabiło dobrego ćwieka. No, coś tam człowiek słyszał, ale nie na tyle, żeby innych uczyć. A tak po prawdzie, to mnie więcej w głowie to, co się na świecie dzieje, jak to, skąd się on wziął. Boluś, ugniotłeś już te kartofle? O, jak ciasto. Widzi mama? Masz tu kwartę osypki. Dołóż do kartofli. Wymieszaj dobrze i zaniesiesz kurom. A przypilnuj po drodze łyska, żeby się na pomocnika nie wpisał. On już taki jest. Jajek nie znosi, ale w jedzeniu to lubi kurkom pomagać. Lubi. Mamo, no. A szczypioru trochę nie macie? O, w grudniu szczypior. No, a po co ci to? Dobrze jest dodawać kurom do jedzenia. Może być nawet i zwyczajna cebula, ale trzeba ją posiekać drobno, jak do sera. O, widzisz go, jaki profesor się znalazł. Z kalendarza wyczytaj i... Cebulę mówisz? Potem... No, zieloną pokrzywę to dodawałam, ale o cebuli dziadku to pierwszy raz słyszę. No ale spróbuj jak ci się chce popłakać. Wezmę dwie cebule na próbę. Widzisz go, znalazł omastę przy niedzieli. A wie mama, co jeszcze radzą robić? No? W zimie radzą wieszać buraki pastewne albo marchew. Tak na sznurku, kawałek od ziemi. Żeby kury podskakiwały, jak chcą skubnąć. Nie marzną wtedy tak. To taka gimnastyka. Wymyślił, co? Postaw im garniec ziarna. To taka będzie gimnastyka, że... A pewnie, że tak. Wcale nie tak. Ten zootechnik to uczył, że ziarna trzeba sypać w ściółkę. Wtedy kury grzebią i cieplej im. Ojej. Z tym to może i prawda. Ale wiesz co, Boluś? Krój ty te swoje cebule przy oknie. O. Już mam ją w oczach. Ojej, ostre to, jej. Jak to szczypie. Ale zdrowe. Pamiętam, jakbym był jeszcze w ruskim wojsku. To w zimie. A tam zimy, nie takie jak u nas. To zawsze dawali cebulę. I na przestudzenie to pomagało i zęby się lepiej w gębie trzymały. Tak. Stasiek, nieboszczyk, to za czosnkiem przepadał. Jak tylko miał jakiś dziadku katar zimową porą albo pokaszliwał, to zawsze ząbek albo dwa czosnku lubił sobie pogryźć. Oto. Ale potem tą go z chaty pędziła. Ciągnęło od niego tym czosnkiem, nie daj Boże. No, idź już, Boluś. No idźże, no. Wszystkich uczysz, a zapomniałeś, że kury najlepiej lubią ciepłe kartofle, no. Już gotowy. Ach, Edka jakoś jeszcze nie widać. Ano, gdzie to on może być, to? W tej jej świetlicy coś tam mają robić. Mm-hmm. O,
Za moich lat parobki i dziewuchy zbierały się po chalupach. Przy darciu pierza, czy przy wróżbach. O. I teraz to już wszystko inaczej. Nikt się chałupy nie trzyma. Dziewuchy więcej o strojach myślą, jak o darciu pierza. To. A chłopaki to jak nie pije taki jeden z drugim i groszu szanuje, to tylko o tych motorach myśli. O to. No. Na księżyc się pchają. Kto to kiedy widział takie rzeczy? No, kto to widział? To nieludzka gospodarka. Uwinąłeś się, jakbyś po ogień poszedł. Ale czpają, mamo. Aż im się grzebienie trzęsą. No, to pewnie ta twoja cebula. A Lyska, Boluś, dobrze uwiązałeś. A bo on jest? A co? Co, urwał się? A to Nygus, no. Pognał w las, na zające. A. Doszuka się, jak trafi na gajowego. A widzisz go, no. Mamo. Co? Tych kogutków to u nas za dużo. Tłuką się tylko, aż pierze leci. A największy kozak to ten jarzębiaty. A dawno mówiłam, że trzeba sprzedać parę. Po co to darmo karmić? A Stefan tak się wybiera na targ, jak do ślubu. A Mrozu wino patrzeć, bo to minął święty Ambroży, poprawiają się mrozy. A tu gnój jeszcze całkiem niewywieziony, kłopce z kartoflami trzeba będzie na zimę lepiej przykryć i przecież drzewa przywieźć i za węglem się rozejrzeć. Janiaka mamy pod nosem, a mama o węgiel się martwi. To już Stefana w tym głowa. A co on? Śpi przy niedzieli? A jak tam byłam, to czytał coś tam w izbie. O! Mamo, artysta nasz idzie. Edek? Aha. Coś się szybko uwinął z tą świetlicą. No, w piecu nie miał kto napalić i pomarzli. A naszego Łyska to co? Ruskie na księżyc zabrali? Ano, urwał się, jak to on. Co to? To już po tej waszej próbie? Co, z Jania Kówną wracałeś, czy jak? No co to, zęby cię bolą, że tak je suszysz? Tyle ja mam do Wandy, co ona do mnie. Żeby guzik miał piórka, byłaby przepiórka. Ojej. Jak uczył mój szef kompanii. Tak jest, dziadku. Czyś ty się za dużo nie naprzedstawiał w tej waszej świetlicy? Boś taki wesół, że... No, przedstawienie to się dopiero zacznie, dziadku. Artyści nawalili i opera będzie w chałupie teraz. Wow. Co to za opera? A co tam się znów zdarzyło? Kłótnia jakaś, czy co? Co, o pannę bronie znów poszło? No. Czy się Leon znów objawił, co? Z tym Leonem to ty, Edek, daleko nie zajedziesz. A co tam, Eduś, co? Mieszka on u tej swojej? Co? Milicja go chciała zabrać, dziadku. O, druga Teklusia się znalazła. Tylko, że w portkach. Było tak. No sam mu powiedziałem. Idziemy na milicję, będę świadczył, jak było. O. Eduś, daj sobie spokój. Ciszej jedziesz, dalej będziesz. Pewnie. Co dziadek wie? Jakby nie to, że Sklimontowicz sierżant przyjechał, to by Leont na podwórzu mieszkał. Ale to bracia gorsi jak Diudaszy. O, to gorsi, o. A co to znowu za książeczki? A to za świetlicy. Hanki tam nie było w świetlicy? Płaszcz miała podszykować. Nie przyszła. Weterynarz też się nie pokazał. A panna położna pojechała odbierać wiadomo co. I nie było z kim próbować. O. Gospodę masz zaraz przy świetlicy
I nie miałeś z kim próbować? Ty. Ojej. Przejrzyj na się w lusterku lepiej. A bo co? Zobaczysz mleko pod nosem. A tylko tego naszego łebka. Ty, ja... Pasnokieś. Dobrze, Boluś, dobrze. Nie daj sobie w kaszę dmuchać. Widzisz go, jaki cięty. A u was Edek w tej świetlicy to ani ładu, ni składu. Za moich młodych... Przestań, dobrze? Eduś! Za moich młodych lat, kiedy my to z tym, no, z królem Herodem po wsi chodził, o, to była karność. O, ja, jak się już któryś zapisał na przedstawiacza, to żeby nie wiem, co tam mu wyszło, musiał przyjść i swoje, co należało, przedstawiać. Tak bywało. Tak. A pewnie, że tak powinno być. Jakieś już wraz pomiędzy wrony. To. Wy to swoje, a ja muszę operę zaczynać. No. Raz, dwa, trzy. Umowa stoi. Prawda, Boluś? Jaka umowa? No komedia tak się nazywa. Umowa stoi. Trzy akty i o, jak drut. No powiem wam, humor, satyra. Przedstawiam państwu. Autor Albin Siekierski, zeszyt trzeci Teatru Lulowego, cena złotych 8. Trzy jajka, nie wapniaki. Przedstawia Edward Jabłoński jako Felek. No. Bolesław Jabłoński niech czyta za Maliniakową. No chodź no tutaj, Boluś. Za Maliniakową? No, widzi mi się, że to przecie baba. Jaka baba? Tu jest napisane, że nie baba. Zaraz, chwileczkę, o. Wieśniaczka, lat około 50. Boluś, co? Jak nie kijem, to pałką. To pałką, no i kiedy ten Edek do swoich lat dojdzie? No, jak się jest za artystę, no to trzeba umieć się wygłupiać. No, a dziadek to za króla, no, nie chodził po wsi, co? Byłem za króla, byłem. No, chodził. Czemu nie miałem być za tego, no... No jak mu tam Heroda. O, masz po prostu. Do krzesełka weź. Rzecz dzieje się na wiejskim podwórku. No, o, jak u nas. Wchodzi Felek, to niby ja, o. I rozgląda się bacznie. Tak tu stoi. O, tu Boluś, patrz. Będziesz czytał wszystko, co ta Maliniakowa mówi. O, masz. Dobra. A kto u was miał być za tą niby Maliniakową? Janiakówna. Ale coś kręci nosem, mówi, że do 50 to jeszcze daleko. No bo... Jak się te kobiety swoich metryk boją, no. Nie. No, uważaj, Bole. Ja się bacznie rozglądam i zaraz zacznę mówić. Witajcie, matko! Na wieki wieków. Czego? Dobrze. No jak... Na razie się za psami rozglądam. Mam z nimi sprawę honorową. Przypatrzcie się, matka. O, moje ślubne spodnie. Ugryz? No, jeszcze nie. Porządnego człowieka pies nie tknie. Powącha, prowącha, ogonem mertnie i pójdzie dalej. Dobra, Bolek. Dobra, Bolek. No. Zgadza się, kochana teściowo. No. Powąchał, pomerdał ogonem, tylko że nie poszedł dalej. Szatański pomiot. A co tam, Maliniakowa, to za twoją świekrę ma być? Nie, no wiatr tak mówię. A coś ten Boluś za cienko pieje, nie, mamo? Jak na babę lat około 50. Ale, o, mama to by pasowała. Co ty znowu? No, widzą tata, już mnie chce w te swoje przedstawienie ubrać. Nie, co mamie, co mamie szkodzi, no, czytać mama nie umie. Dajcie spokój. No, powinno coś... Nie, mama. Nie, chcę, powariowali w tej niedzielę z tym czytaniem. Stefan się modli nad tą książką. No, tak, a ten znowu basuje. Nie chcę. No, uwaga, kurtyna w górę. Zaczynam od tego miejsca, o tu, mamu. O, tu, pies wie.
No, niech mama czyta. Ojej. Litery jak w kanteczkach. No. A czy ja to potrafię? No, nie. No to mamo, no pies wie. No czytaj. Ojej. Poczekaj, no spróbuję. Pies wie. Fajnie, no. Dobrze? Bardzo. Kogo gryźć? O. A cóż ja poradzę, że mam taką pańską naturę, jak mnie tylko chłopski pies powącha, zaraz dochodzi do walki klasowej. Pies też człowiek, no nie? Uświadomiony. Ale u nas psa nie ma. Jak się zbogacimy, to sobie kupimy. No i czego by pan chciał? My tu, panie, nie mamy wiele czasu. Robota czeka. Świat się do góry nogami przewraca. A wy mi tu będziecie o robocie opowiadać. Chrzestno, powiedzieli w Warszawie, że najlepiej buduje się socjalizm prywatnym kapitałem. No to trzeba trochę poruszać kapeluszem, no nie? No i widzicie, szefowa, odparłem w mieście do spółki z koleżką masarstwo. Obaj jesteśmy z tego fachu. Serdelki, parówki, frankfurterki, salami, salceson, baleron. Wszystko. Pierwsza klasa. Jak on to ładnie. Teraz widział takie mecyje. Kto? Dziadku, publika nie ma głosu. Cicho. No cicho, dziadku, niech on se dalej. No, czytaj, no. Handel idzie jak różańce na odpuście. Trzeba z czegoś żyć. Te marne 5000, które się zarabiało na państwowej posadzie, to dobre na marne wydatki. Na fryzjera i benzynę. A gdzie koryto? Pytam się. Widzisz go, jakie to żarty na pieniądz. Dziadku, no mama czyta dalej. No. Zaraz, poczekaj. Z tego miejsca? Tak, tu. To, co podkreślone, tak? To dla mnie. Zaraz. Nie mam czasu, panie. Idźcie z Bogiem. No więc jak, teściowa? Robimy ten handelek? Nie potrzebujemy kiełbasy, mamy swoją. Ależ uchowaj Boże, ja nie chcę sprzedać, ja chcę kupić towar. Może jakaś krówka, albo świnka. Wszystko jedno, co? Byle nie gryzło. Fajne, Bolek, to? No. Wszystko za... Zakontraktowane. Zakontraktowane. Ojej. Trudne słowo. Nie mogę, panie. Kontraktacja nie sakrament. Kto smaruje, ten jedzie. O to. O, dziadek musi zawsze. No. Tak to i jest. My tu, panie, ludzie prości. Gazet nie czytamy. To i nie wiemy, jak się to robi. Da pani ze 200 takiemu kontraktowemu. Na otarcie łez i kamień woda. No dobrze gadać, 200. Trzeba je najpierw mieć, a skąd? To. Zaraz tak mówcie, szefowa. To rozumiem, no przecież do Ligi Kobiet nie polecicie pożyczać. Dobrze wam za towar zapłacę, to możecie nawet i 2 razy tyle dać. Boję się, panocku. Jak pragnę zbawienia, taka kobieta i boi się. Każda niewiasta ma się tylko 2 rzeczy na świecie bać. Własnego lenistwa i cudzego męża. To ci wesoły ten Felek. A jaki to przebieg? Mamo, tego w sztuce nie ma. Trzeba czytać, jak tu wydrukowane. Przestań, Bolek. No tak, no. Zgadza się, no, panie podpowiadacz, ja... zgadza się. Zaraz jedziemy dalej. A, mama? Gdzie tam Janiakównej do mamy? A może by tak mama z nami zagrała? Co? No co? Dajże spokój, no co? Gdzie tam matce na artystkę iść? Co to, nie ma chleba w domu, czy co? No to kurtyna w górę. Mama czyta dalej. No tylko bez dodawania. Artystkę. Coś mnie tak ugarle. A jak pana złapią gdzieś z tym towarem? Nie chcę, wszystko się wyda. Oj, matka, ciężki z wami handel. Czy ja wiem, pieniądze by się przydały. Ano pewnie, że
że przydałyby się. Dziadku. Przecież święta idą. A przecież mówiliśmy, że publika nie ma głosu. Przedstawienie idzie dalej, dziadku. Pani prezesowa, czas to waluta. W interesie trzeba szybko. Kawę na ławę i jazda. No gdzie ten towar? Proszę. Bardzo do chlewa. Tylko niech pan nie wyda, jakby coś. Niech się pan przekona, jaka to ładna sztuka. Rzecz wiadoma, kota w miechu nie kupuje. Zobaczymy towar, potem pogadamy. To teraz wychodzą do chlewa. O rany Julek, ale tu ciemno. No co jest, drzwi zamknęliście? Kobito! Ano, zamknęłam. Powąchaj se trochę gnoju. A ja skoczę po milicję. Brawo. No, nie ma to jak pani Jabłońska. Jak pragnę zdrowia artystka. Ale to mama dobrze przeczytała. Jak w radiu. Widzicie, jak to mnie wpięte skrobią. Ale mamo, widzicie, ale powiem wam, żeby nie skłamać, podoba mi się to przedstawienie, a najwięcej to ta Maliniakowa. To ci kobita. Ten Felek myślał, że ją ocygani. A tu marsz. Złapała go jak hycel psa. Żeby nam się tak udało Jeziorańskich złapać do świetlicy i zamknąć. Edek, a będziecie do biletu dopłacać? Te radny. Doradź sobie, żebyś dwójki na półrocze nie przyniósł. Ojej. Zmęczyłam się przy tym czytaniu. Ojej. Aż mnie ręce bolą. A, gdzie mama? Wiesz, wolałabym dwie krowy wydoić. Gdzie mama? A ludziom się wydaje, że artysta to ma chleb za darmo. No właśnie, właśnie. A pewnie. Sam pamiętam takiego jednego, co to po tych, jarmarkach przedstawiał. Najsampierw się ogłaszał, że będzie po drucie chodził. Kolczastym. No. Ludzie walili jak na pasterce. A ten artysta kapelusz kładł, o tak na środku, na pieniądze. Na pieniądze. A sam to na ten drut właził. No. Powiadam wam, jak ten kot. Ojej. Jak to się ludziom podobało, ho, 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 póki był na górze i te tam rozmaite lamańce wyprawiał. Ledwie co skończył, na dół skoczył, to już plac był pusty. A w kapeluszu tyle, co mleka od kocicy. A co to tak wesoło? Edek teatr w chałupie otworzył. A nie wiesz, jak to Edek? No, przyniósł te swoje sztuczki. Mama tu Maliniakową odgrywała. No cichej ty. Mama? No. A skąd mamy do tego? A żebyś wiedział, artystka, powiadam ci, jak ta stara Matysiakowa. Ojej. A ty, Stefuś, odespałeś się, co? A nie, przesiedziałam tam trochę przy takiej książeczce. Co? Jeszcze o tych małpach, tak, czytasz? Pokaż te. Od Darwina do Michurina. A to przecież ze szkoły. No. Panna Bronia się kłania. O, pani jak ma przyrodę, to zadaje z tej książeczki. Czekajcie, zaraz tu coś poszukam. Ada, to są ciekawe rzeczy. No. No, człowiek sam się dziwi, że są na świecie ludzie, co dużo wiedzą. O, żeby tam znów z tego coś nie wyszło. Nie wiesz co? No przecież słyszałam, komisja ma jakaś przyjechać. Wiesz, w sprawie panny Broni. Ej, mamo, tam z tą małpą i z tym człowiekiem to wcale nie tak jest, jak Kozłowska pytlowała. No pewnie. Zupełnie inaczej.
A w szkole wcale tak nie mówią, że człowiek od małpy pochodzi. Tylko, że na początku świata nie bardzo się od siebie odróżniali. O. No tak. Wszyscy wtedy w dziuplach mieszkali. O, kierownik to samo mówił, co nasza pani. No, nie mówiłem. No tak. A ile było krzyku, żem tej skargi nie chciał podpisać. O. Ale zawsze to... Ten powie słowo, tamten pięć dołoży, a potem w cudzej chacie drwa rąbią, a do nas wióry lecą. A mama nie ma większego zmartwienia? Niech mama sobie kozę kupi i mleko będzie i zmartwienie. A to nawet dobry pomysł. Ale tu są jeszcze lepsze kawałki. No, dawaj. Dlaczego żyrafa ma długą szyję? No, co to? Zgaduj, zgadula? Zaraz ci powiem. Żeby się w cyrku ludzie dziwowali. O, cymbał z plusem. Ty, paznokieś. No, daj mu spokój. No, gadaj. Bo jak przychodzi w Afryce susza i trawa schnie, żyrafa żre liście z drzew. No. Jakby miała krótką szyję, to by z głodu zdechła. Nie, nie, nie. A gdzie żeś ty o tym wyczytał? Co? O tu, w tej książce, co Stefan przyniósł. To ci humor, satyra. Jakby ktoś pukał. Aha. Proszę! Wejdźcie! Dzień dobry. Dzień dobry. Przy niedzieli to cała rodzina w domu. No zachodź, Wiktor. Siadaj, proszę. Myślałem, że ktoś z tych, co spis robią. O. No, jak to dziadkowi ten spis się spodobał? A jak się bał dziadek nasz, że mu jabłonki podatkami obłożą? Już po spisie, Mateuszu. A co tam, Wiktorku, słychać? Źle. No. A gdzie to wasz pies? No, jak to łysek. Zerwał się i po polu gania. No. A to już nie gania. Spotkałem się z nim. No i co, nie mogłeś go tam pozdrowić lachą od rodziny Jabłońskiej? I tak już leży. Dali mu tam inni. O Józefie święty. Co, no gdzie? A co? Co się stało? A no... Co? Gajowy go kropnął? A mówiłem. Trzymaj się miski. A co za cholera go zatłukła? No to ja już pogadam z tym Gajowym. Ale co ma Gajowy do tego? Co to, nie wiecie, że dzisiaj polowanie na zające? Z powiatu najechało tych myśliwych jak na jaki odpust. Strzelali jak na froncie. Cholera. No i co, psie krwie, łyska wzięli za zająca? No. I co teraz za gospodarka bez psa? Jaki on tam był, to był, ale zawsze czasem zaszczekał. Parę psów zastrzelili ze cztery zające. To jest psia krew porządek. No. No i co im pies wadził? A niech teraz płacą. Tak Stefan, jakby się kto pytał, to mają oni prawo. No pewnie, że psa żal, ale... A jakie prawo? Prawo psy po wsiach strzelać. O, właśnie. A kto takie prawo uchwalił? Wyskocz ja tam do nich, to ja im rodzinę porozstawiam po kątach, to zaraz... A sieć no! No sieć! Eduj w domu. Dużo im tam zrobisz. No co, to nie wiecie, że Boczkowski nakazywał, że każdy pies musi być uwiązany. Mało to psy robią szkody po polach. Czy to sami nie wiecie, jak to jest z niektórymi? Psu nie da żryć, a pod wieczór spuszcza go z łańcucha i hulaj, bratku, do sąsiadów, po kury. Albo szukaj zająca w polu. No to łyskowi to tam nie żałowaliśmy. Ale jak to pies, no. Lubił się urwać z łańcucha. No nie można powiedzieć, lubił. No. Diabli ich tu nadęli. Pokawki na zające to mają, a dziki trzeba samemu widlami straszyć. Szkoda. Psiska. Tyle lat nam służył.
Gdzie on jest, Wiktor? Będzie stąd z kilometr. Na Pegierowskim. A co? Nic. Pójdę. Zakopię. Ja też idę. Ojej, no. Chce się wam lecieć po tej grudzie i... Mama to też ma. No i ja bym to nawet... patrzeć nie chciała. No. No i trzeba będzie rozejrzeć się za... za jakimś szczeniakiem, nie? Byle było czarne w pysku.